Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam bardzo jesiennie i też bardzo październikowo. Tak, proszę zobaczyć życie. Dzisiaj rozpoczynamy nowy miesiąc, 10 etap roku pańskiego 2023, etap o tytule październik. Pierwszy dzień tegoż miesiąca, pierwsza niedziela tegoż miesiąca i pierwsze dni tegoż miesiąca. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, to jak mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę, jest to miesiąc bardzo ważny, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest to miesiąc różańca, zatem w takim miesiącu, jak powiedziałem, chwytamy się za różańce. Codziennie nabożeństwa różańcowe w kościele, przy krzyżu, jeżeli pogoda na to pozwoli, przy kapliczce, bądź też w naszych gronach rodzinnych, w naszych domach rodzinnych. Proszę Państwa, nie zapominajmy o różańcu. Jest to bardzo piękna modlitwa, bardzo prosta, dla niektórych może troszeczkę nudna, no bo taka monotonna, bo te powtarzane zdrowaśki. Niektórzy mówią, że to jest taka dobra modlitwa na usypianie, prawda? No może i tak, jak ktoś tam uważa, niech i tak też robi. W każdym razie jest to naprawdę troszeczkę nudna modlitwa, ale nie znaczy, że jest to modlitwa nieskuteczna. Matka Najświętsza zachęca nas do odmawiania różańca w swoich objawieniach. Odmawiajcie różaniec. Nie proszę odmawiać różaniec. Jeżeli Państwo zechcą, to róbcie to. Nie odmawiajcie. Jest to taka forma imperatywna. Jest to takie polecenie. Zechciejmy w to polecenie wsłuchać i że zechciejmy to polecenie potraktować bardzo poważnie w tym właśnie nowym miesiącu, miesiącu październiku. Chwytajmy do rąk naszych różańce. Codziennie przychodźmy do kościoła, ewentualnie, jak powiedziałem, w domu rodzinnym, a może nawet po prostu prywatnie, na paluszkach, jak ktoś nie ma różańca. No, źle byłoby, żeby ktoś nie miał różańca. No, ale są takie też przypadki. W każdym razie jeszcze jest czas, żeby w miesiącu październiku pomyśleć o tym, czy mamy takie różańce, czy one przypadkiem nie zniszczyły się, czy przypadkiem gdzieś nie zawieruszyły się. Można też nabyć taki różaniec i właśnie tego rodzaju modlitwę, różańcową modlitwę zanosić w różnych intencjach, zwłaszcza o pokój. Ten właśnie pokój, który jest pokojem tak bardzo ważnym, pokojem tak bardzo zagrożonym. Ten pokój w naszych sercach, pokój w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza ten pokój na Ukrainie. Kochani, poza tym ta druga sprawa, jeżeli chodzi o październik, to właśnie w tym tygodniu rozpoczynają nowy etap pracy studenci. Nowy rok akademicki 2023-2024. Pozdrawiam studentki. Życzę, drodzy Państwo, żebyście wchodząc w ten nowy etap pracy, żebyście weszli z nadzieją, że dobrze przygotujecie się do wybranego zawodu, że może w tym roku akademickim oczywiście zakończycie studia i rozpoczniecie pracę. Życzę, żeby właśnie ten czas był dla Was czasem błogosławionym. Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, Chrystus, Nauczyciel, żeby Wam towarzyszyli w Waszych naukach i w zdobywaniu tej właśnie wiedzy, którą będziecie zdobywać i która na pewno okaże się bardzo potrzebną, jeżeli chodzi o Wasze życie zawodowe. Kochani, tyle jeżeli chodzi o te sprawy związane czy z różańcem, czy ze studentami. Jest 1 października, jest 26 niedziela zwykła. Imieniny obchodzą Panie Teresy. Pozdrawiam bardzo serdecznie dzisiejsze solenizantki. Niech Wam Pan błogosławi, a Wasza patronka Święta Teresa niechaj wyprasza dla Was te łaski, które są tak na pewno bardzo potrzebne w Waszym życiu. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że w tym tygodniu będziemy wspominali bardzo ważnego świętego. Będzie to 4 października, a mianowicie świętego Franciszka. Jeżeli chodzi o tego świętego, to święty bardzo stary, ale, że tak powiem, bardzo jary. On jest wciąż aktualny, ponieważ jest to święty, który jest patronem ekologii, patronem przyrody. Zobaczmy, on zwracał się do zwierząt jako do swoich sióstr, jako do swoich braci. On przyrodę kochał, on przyrodę szanował, on przyrodę ochraniał, on tą przyrodą żył, on z tą przyrodą w jakiś sposób utożsamiał się. Dlatego też zechciejmy właśnie w takim dniu, w dniu ekologii, że tak powiem, zwrócić się do świętego Franciszka, żeby on uczył szacunku do przyrody, żebyśmy szanowali rośliny, żebyśmy szanowali zieleń, żebyśmy szanowali zwierzęta, żebyśmy szanowali to wszystko, co nas otacza, bo to jest nasze życie, bo to jest nie tylko to, co upiększa,
zwiększa nasze życie, ale co powoduje, że nasze życie jest życiem bardziej zdrowym i oczywiście życiem też bardziej ekologicznym. Pozdrawiam też panie Franciszki i panów Franciszków, bo właśnie tacy panowie i takie panie w takim dniu obchodzą swoje święto. Wszystkiego najlepszego dla solenizantek i solenizantów 4 października. Niech wam Pan błogosławi, a święty Franciszek niechaj dla was wyprasza właśnie to, czego sobie życzycie i czego też będą wam życzyli inni wasi koledzy, wasze koleżanki, czy wasi przyjaciele, czy wasi goście. Kochani, gdy byliśmy w kościele, a jak powiedziałem, jest to niedziela w roku A, niedziela 26 zwykła. Wtedy usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówię mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wypatrzyliście na to, a nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Kochani, no Ewangelia też taka dosyć trudna do zrozumienia, podobnie jak Ewangelia z ubiegłej niedzieli. Widzimy dzisiaj właśnie Chrystusa, który w tej przypowieści mówi o dwóch takich właśnie synach, o dwóch panach, którzy zostali poproszeni do pracy. Jeden powiedział, że idę, a nie poszedł. Drugi powiedział: nie pójdę, a potem opamiętał się. Właśnie takie nasze życie jest, że my tak właśnie tak jesteśmy chwiejni, że nie mamy zdania takiego pewnego, że nie jesteśmy zdecydowani. Też Chrystus dzisiaj nas zaprasza do tego, żebyśmy byli w swoim życiu zdecydowani, żebyśmy byli taką chorągiewką na wietrze, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą od życia. Poza tym też właśnie te ostatnie zdanie Ewangelii o tych nierządnicach i o tych celnikach. Oni uprzedzają nas do Królestwa Niebieskiego. Zobaczmy, brzmi to dla naszego ucha troszeczkę tak nieciekawie. No ale też właśnie taka jest ekonomia zbawienia. Ci, którzy nawracają się, ci, którzy byli grzesznikami, potem stają się wielkimi świętymi. Właśnie my jesteśmy grzesznikami, jesteśmy grzesznicami. Mamy cały czas nawracać się. I życzę, proszę Państwa, żebyśmy właśnie naszym życiem tak kierowali, żeby ono było tym ciągłym nawracaniem się, zrywaniem z grzechem, walką ze złem, żebyśmy nie dali się zwyciężyć złu, ale żebyśmy to zło dobrem zwyciężali. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, październikowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.